proszę bardzo, zapraszam. On mi zielne robił, ale już zrobiłem. Jaki ogórki z własnej białki, ale miałem tylko to. Siadło mleko. Co tu masz? Siadło mleko. A mizerię robiłeś? Tak? No, robiłem. Zmoziłem, solą posypałem, jak się zmoziły, no to nalałem, dałem troszkę soli, troszkę pieprzu. No i teraz siadło mleko i już są dobre do jedzenia. A tam mam wstawioną fasolkę i... No i ziemniaki. Wytrzyj sobie buzię, bo troszeczkę... Nie popróbowałem jeszcze. Zobacz, ja wszystko mam. Tylko nie mam. Ja miałem wyrzucić. Weź tu dobrze. Zapal światło. Weź zapal, bo ja mam ręce zajęte. Zobacz. Miałem ten kabel, wyrzuciłem ważny ciemny. To jest na przyborze. Tu antenowy mam, zobacz, pasuje, bo już pracuję. A tu jest antenowy kabel. No ale musi być końcówka. Aha. A końcówka jest, zobacz. Tu pasuje. I do złącza też mam. Złącza kabel z kablem. Tam w pudełku. No to ale nie mam kabla na prąd. Mhm. Weź te radio wyłącz. Albo wiesz co? Albo kupię do LG taki na 3. Ale ja taki kabel mam w domu. No chyba, że masz. Bo mówię, tu miałem. Tu jest na prąd. Jakiś dekoder też się znajdzie, więc... A może nie musi być? Musi być. To zobacz, mam jeszcze to. Bo tu można DVD podłączyć, ale ja nie chcę DVD, ja miałem to mi zarzać. Muchli. I to on był na hasiora? Tak, on stał na wierzchu do góry. A to jak ktoś postawił na wierzchu, to jest dobry. No postawił, ja bo tak to by wrzucił do środka, nie? Zobacz. To nic nie znalazłem. Co znalazłeś? To jest na euro włącza, wiesz? Ja nie wiem do tego. A co ty tu w ogóle w tej skrzynce masz? To oryginał z opakowania, ja tego nie odkryłem. Takie narzędzia, nie? Jest też... Tylko wiesz, że leżało długo, trzeba by to wyszedł. Ja to wyszedł. No. Nie wiem, co to jest, nie? No to trzymaj na razie. Na razie bym trzymał, bo zobacz, tu jest takie dziurki, nie? Ja mam gdzieś euro złącze kabel, także tak? No. No ale złącze nie potrzeba, bo do tego mi widzowie, wiesz, płyt filmów różnych. Masz ten, przywiozłem ci zupę. Aha, dziękuję. Podgrzejesz sobie zupę. Ja to na jutro będę miał. Wczoraj gotowałem. Tak? A jak chcesz coś po prostu? Nie. A tą zupę jest, wiesz, dobrą, zjedz sobie dzisiaj ciepłą. No to ja na kolację, to wiesz co, wczoraj miałem. Wodę tam masz i konserwę. Połóż sobie to tutaj. To na okno, nas... No tu jest, tu mam margarynę, masło. Muskarbę kupiłem, bo wczoraj sobie kupiłem 3 parówki, ale te grube, ja nie lubię tych, co ty lubisz, te cienkie. No, ja wiem. No wiesz jakie, 7 zł zapłaciłem za 3 parówki. Woda nie będzie, bo to, wiesz, ja tu mam, tu malutką teraz, to tak, to na kolację odchodzi. No tak myślę, że nie muszę chleba, ale ja na chleb mam. A to patrzcie, jeszcze nie patrzcie, bo się kręcę koło obiadu cały. Czyli dobra. Ja to... musimy iść do kuchni. To dawaj, idź. Ale gdzieś mam kamerę. Ja pierdolę. A co ty tutaj robisz? To ziemniaki gotuję i zobacz, fasolkę, nie? Tu się nie przypali, bo to jest ta patelnia, to się nie przypali, aż to można było. A to fasolkę tu podgrzewasz? A w tej wodzie co masz? No ziemniaki, które jest tuganem. Aha. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę? No. Bo to już można, nie tu stoję, bo tam nie ma miejsca, nie ma gdzie to płacić. A tu są twoje żeberka? Czy to no nie moje, to ja będę to zostawiał. Nie, moje to i wiem jak jeszcze muszę. A to ty pranie robisz tutaj? Nie, robię, ale to się nie biorę. Będę prawie ten oprócz ci pokażę, co ci nie są. Mhm. Chodź tam. Jak chcesz to tam. To nie będzie na razie. To do widzenia. No a tam ci się nie spali to? Nie, tam ci się nie spali. A u Janusza byłeś dzisiaj? No ten obrót mu zaniosłem. No a weź zobacz, a weź rozpakuj tą poszewkę, zobaczymy czy będzie pasowała. Takie spodnie się kupiłem, wiesz? No muszę je wyprać. Takiego domu one nie są wyszczone, zobacz. Nie no, eleganckie spodnie. Do roboty nawet mogę je nosić. Mhm, mhm.
No i taki ogród na ten stół, też tak, ale wypiorę go, wiesz, to panie mi wypracują. Ale mówię, żeby tego stołu nie przykrywać, bo jest ładnie tak. Nie? Że, to jest, że ten stół jest ładny i teraz jak jest ta serwetka, to że pięknie to wygląda. Mam 3 czy 4 wyprane. Kobiety tak doradzają. Aha. musisz utrzymać gust kobiecy, jak no, szukasz panią. Ja zobaczę to. A pokaż, zobaczymy właśnie, no, wiesz, czy to w ogóle pasuje. Ja nie mam nożu za dużo, ale... Jak nie masz? No co jakiś... Jeden, mama. Ostry, co kupiłem, a... Ten taki to jest piłeczką, wiesz, tylko masz sobie na dobry. Nożyczki muszę sobie kupić. Nożyczki? Były jak się zarzut dla mama jakieś. Mówisz, że to jest mojanie. No to jest poszewka, wiesz? Bo kordła by była grubsza, musiałaby być. A nie ma poduszków? To będzie poszewka może do poduszki, nie. Widzisz? Są dwie poduszki, widzisz? Ja teraz nie będę zapalał, bo tam to muszę zmierzyć. A to takie nowe na hasiorach były? No, do środku. I w jednym worku były te dwa obruszy. Tamten kwadratowy, a ten owalny. Przecież to zapakowane było. No zapakowane, olbrzymio. No mówię ci, na targu wczoraj byłem tak przejazdowo. 50 zł poszło. Patrzyłem, ale mówię... Na telewizor fajnie, on ci będzie tu działał. Jutro go podłączymy. A, no ten kabel, ty się przywiozę dekoder. A dekoder, to ja kupię dekoder. Ja nie wiem, jak to no, nie, no dekoder kosztuje ze 100 zł. Na razie... Nie, bo to tam w Lombardzie nie będzie, bo to teraz nowe dekodery weszły, wiesz? Wiesz, gdzie ma? Na kostki, tu gdzie dorabia klucze po prawej stronie. Pisze dekodery jakieś tam nowe, coś, nie wiem co pisze. No to dobra, to zrobimy. Ja się zapytam, bo dzisiaj już nie pojadę, bo obiad zaraz będę jadł, a zaś się uwalę na godzinę. Lubię się tak położyć po południu. Odpocząć? No, to jest panem też. No dawaj, zobaczymy, przymierzaj to, ściągnij tamto, załóż świeże. No jak, no trzeba od razu to zrobić. I poduszkę jeszcze, wiesz, no to jest taka mała, jak to ogarnę. Zobacz, osikana była. Osikana? No. O kur. Nie. Słucha, osikana. Znaczy, chuj wie, zresztą, nie wiem jak to, co mam ci doradzić, nie mam pojęcia. No nie miałem, osikana, tak to wyrosło, to jest osikana. Co jest? Osikana, to. No ale tu masz nowe, no, po co ci? A to tą sobie zostaw, bo to jest poszewka też jakaś? To jest poszewka. No to tą poszewkę sobie wybierzesz i na zmianę będziesz. No, ona nie była prana, ja bym tak, ona była czysta, ja bym założył. A tej zabawki temu dziecku nie dałeś? No bo nie było, jak do wrotora pojechali teraz, wiesz? Aha. Wjechali, a ona teraz ci. Teraz ci, bo tam były. A jak ten telewizor na rowerze przytargałeś? Jeszcze raz. Rowerem ten telewizor przytargałeś? Mam taką dużą torbę do puszek. I włożyłem tą torbę, to tam, wiesz, ja mam dużo puszek. I przywiozłem tu. Bo tu blisko stało. Ty, a tam ci się nie spali ten... Nie, nic się nie spali, co ty. Tak? Żeby nie było, co nie? Paszorka jest wyłączona, a ziemniaki się nie spali. A jak nie wiem wszystkich, to będę miał na kolację. Do tych dupy pokroję już. No to do plana. Bo ja do prania wkładam sługę. Mam taką czystą siatkę, to wykupiłem ona w kurtowni i tu mam brudy do prania. A te pieniądze już za te obiady ci dali z tej opieki? Czy dali, no. Ile tam wyszło? 270 zł. No to ładnie, co nie? No, masz sobie, jeszcze czy straciłeś? Ja sobie zbieram na prankę, nie na prankę, i na lodówkę i na skutera sobie. A dawno ci te pieniądze dali? 29. 29. Na skutera sobie zbierasz? No. Chcesz mieć skutera, tak? No chcę mieć. Ale nowego, nie starego. Nowego. Bo starego to ja za 500 zł mogę kupić. Pojedzie miesiąc mi się rozrzeci może. Albo co poprzedział mechanika. A nowy kosztuje 6 tysięcy. Ja sobie uzbieram. Uzbierasz sobie z 6 tysięcy? Bo ja w tym roku nie będę kupował. Na zimę gdzie skuterem pojedziesz? No tak. Uzbieram do wiosny. Zimą się nie jeździ skuterem. Nie zimą. To ty nie poważnie. A tu guziku nie ma. A poduszkę masz, czy nie masz? No, są dwie. Ale taką, żeby... Nie mam, mówię ci, osikana była. Osikana. Są guziki te. Są? No. A w tej nie miałeś? Ja mówię, że to jest co innego, ja nie wiem. Co ty mówiłeś? Nie, no ja ci mówiłem, że to jest poszewka, bo ty mówisz, że to jest kordła. Nie kordła, ja mówię, że kordła. No.
Koszt mogę mi się popierdolić. No to chyba raczej tak. No bo czasem mi się myli, wiesz. Aha, byłem tam na tym zielonym rynku wczoraj, wiesz? No. Nie przyjmuję tam logopeda. Ja nie będę po Lesznach. Ja, wiesz, mówiłem, że coraz lepiej mówię, ja będę gdzieś po Lesznach do logopedy, tu. Ładnie, ja, ładnie mówisz już. Przepraszam, jakieś koszta. Co najmniej dwa razy w tygodniu by trzeba jechać. No co, nie, co? I powiedz język do góry i powiedz Wczoraj dzwoni do mnie kolega taki Andrzej, wiesz? No. On nie pije, nie pali. Pani chłopak, starszy ode mną dwa lata, bo pytał mi się, co biorę te tabletki, jaka nazwa, wiesz? I ja mu mówię przez telefon tak. Napisz sobie. Portran. I mu mówię, a on mówi ry, a ja mówię ry. A co to są za tabletki? No Portran to są przeciwbólowe. Teraz wziąłem przed chwilą, jak przed sobą. Jarzyni mogę być. On mówi ry. O, czekaj, Poltram. No kombo, a ja nie mogłem tego wymówić. Uh-huh. Ja mówię, jaki będę w policerce, nie? P-O-L-Y, czy I-L-Y, zamiast ry, to ja ry. Ty, sprawdź ten obiad. Ja bym się połamie, tak? Sprawdź ten obiad może, co? Jak? Tam to, co się smaży, żeby to nie... Tam się już nie smaży. A wyłączyłeś, tak? No, muszę, może być ciepłe, nie? No i co, nie fajne? No zobacz. To jest akurat. No elegancka. Po prostu nie będę zakładał samek, bo widzisz, to mamy z kłuczownia. A te łóżko nie jest za małe dla ciebie? Dobry mi starczy. Tak? Chyba, że jedna pani zadzwoniła spod środy i dużo starsza ze mnie, wczoraj z nią rozmawiałem. I za chwilę mówię, że wiesz co, Ewa i nie. Wiesz co, ktoś puka chyba, muszę. No gdzie starsza baba do mnie? Po co mi ta pani? Ale... Pod środy, ja tam mam rodzinę. Ale jak ją poznałeś? Napisałem SMS-a do Radia Elka i czytałem, co ty kogo szukasz. W Radiu Elka, tak? Tak. I to słyszałeś, tak, jak mówili w Radiu? Nie, ja nie mam Elki. A nie masz Elki? Ja nie mam, ja mam program pierwszy raz to żaden. Ale znam numer na pamięć, 72103. Aha. No, znam numer na pamięć. I piszę, że Radka i kogo szukasz. A dzisiaj z rejonów dużo z tych puszek miałeś, bo widziałem... 50 zł. 50 zł. Wczoraj 60, dzisiaj 50, to ładnie. Wczoraj nie byłem, no przecież nie byłem. A wczoraj nie, przedwczoraj. Byłem na łąkach, zobaczyć grzyby, myśli, ani jednego nie było. A nie ma pieczarek? Nie. Nic nie było? Nic. Przelazłem tam w kojach. Za sucho. Pod średnicą byłem tam, wiesz? Aha, ale to za sucho chyba, co? Jeszcze? Za sucho. Wiesz, kiedyś konie łaziły, to był obornik, a teraz ciągnikami wszystko. A tam nie ma już koni? Koń mi orali. A, koń mi orali. No, to było, nie? To nawet tu pod drzewami rosło, ale to się... Ja jak za dzieciaka, jak jeszcze pegiery były, to krowy na łąkę wyprowadzali. No, teraz nikt nie wyprowadza. To wtedy tam pieczarki rosły, no. Wiesz? No, zobacz, nieładna. Zaoszczędzone, zobacz, nie pieniędzy. Tu nie będę zakładał, bo muszę nową, to aby poskładam i schowam do szafy na dół. No ładnie, ładnie, no. Ładnie, świeża to zawsze. Ogarnę poduszkę i no, na razie nic w kluczowni nie było, wiesz? Nic nie było? Nic. No, ale i tak. A osikany to ja nie chcę, bo to nie jest na raz, tylko prawie na całe moje życie i co? Nie wiem, ile poduszka nowa, może z 50 do tym, nie wiem, czy starczy, nie? Na pewek się nie ma poduszek? W pewek, ale w poniedziałek dopiero. A w poniedziałek? Dlatego z 75% tanie. Wszystko. A to w pewek się znowu dostawa w poniedziałki? Czy nie, jak? Nie. I no wszystko spodnie za 2 złote kupisz. Tak? No. Takie tanie? Tylko w poniedziałek. A to jakaś... Jak na przykład coś 10 zł, to 75% ma zniżki. A to jakaś promocja jest, tak? To w każdy poniedziałek tak jest. Tam na górce kobiet dobrze, nie? No to widzisz, to fajnie. Bo jak jechałem na komisję lekarską, to poszedł sobie tam na moją ulicę, gdzie ja mieszkam? Kazimierza Wielkiego mieszkam? Tak. No. Tam jest lumpec do góry nad tym, co telewizory, Media Expert to się nazywa. A to wiem, no. Tam jest lumpec i kupiłem sobie normalnie, to za same spodnie 13 zł. To mówisz o tym Peweksie Oskar, tak? Ja nie wiem, jak się nazywa. Ja tam gdzieś raz byłem. No i dobra, to poszedł wniosek śmieci. Ja śmieci nie wyrzucam tam, bo ja kupiłem im worki. Wiesz, kupiłem, bo pijam w worku tym dzieciom. Kupiłem papier. To wszystkie znikły, a mój został. No trzeba powiedzieć, co zostało.
Aha. Moje papiery, bo ja może gazetę będę. Gdzie się pojadę, kupię, bo złoty 65, a duża rolka. Ale to później, wieczorem. Już to no, nie ma miejsca, żebym ja tu miał jeszcze jakąś szafkę. No. To zupę jutro zjesz? Coraz więcej towaru, nie? Ale to nie do wyrzucenia. Wszystko ci przybywa. Nie. Powiem te słuchawki, cudowne, ale... A co tu tyle papierosów jest? To są puste? Nie, chłopaki mi ukraińscy zabrają puste paczki, bo jak jadę do pracy, i to mi się podusi, wiesz? Aha. I puste mi dawają, nie? Aha, no bo no. Sobie zrobisz i no, masz... No, zrobię sobie, jak 4 papierosy do pracy. Od już jednego potęstowałem i do dwóch. A to jest co to, puszka na narzędzie jakaś? Na narzędzia, no gdy się pędzę z kluczowni, jeden przyniosłem, tu mam drugi spacherka, też kupiłem, to się w życiu przyjdzie. Wszystko. No to są takie potrzebne rzeczy. No takie potrzebne, no. Bo tu mam, o widzisz, antenę z anteną do złączania. Jak tu na przykład, antenę z anteną. Widzisz? Aha, no. Kupiłem to 2 doce w hurtowni. W hurtowni? No. Coś ta hurtownia droga. 2 złote? Za takie coś? Czapka, w sklepie może z 5. Czapka 15, a pościel ile kosztowała? Patrzcie, to na razie mi daj, bo mówiłem ci, że kasę fiskalną mam zepsutą, więc pojadę pojutrze zapłacić. W hurtowni kasa fiskalna zepsuta. No, a mnie znają, bo jest cały klient, nie? No, tu po dziadki nie chcesz, to sobie schowam do kasy. No. To jest na zakupy, wiesz? Bo mam dziadki takie, to biorę tam do pracy, ale... A pranie jakieś sobie robiłeś, czy nie? Nie, Przemek, bo przecież nie będę jednej z karty spraw. No tak. To jest do prania, nie? Jak ona teraz jedzie, no to ja może po południu. Ja preset mam, nie? Bo ma nie widział. Koniec za darmo nie da, muszę mu czasem wyprzeć jakieś to szuszy swoje. Bo ja nie piorę jego rzeczy z moimi, wiesz? Bo ja nie mam takich. Nie mów Maniek, bo widzowie nie wiedzą. Janusz. No bo... Ale byłeś u niego dzisiaj? No dzisiaj, bo ten obróz mu zawiozłem. A to też miałeś 2 obrózy, tak? No i ten owalny i tamten, nie? Kremowy tak. Aha. No bo słuchaj, tamten poplamiony od kawy i on taki położył. No tak. To ja bym nie położył taki obrzut na ławę, no. Taki poplamiony był? No od kawy, no wiesz, od kawy, no to... A ty jemu te pranie robiłeś? Nie. Wziąłem mu, ale i mówię, już więcej takiego mi nie dał. Miedze było, były czyste te i na upocone, ja mnie 2 dni koszulkę zmieniam. A ty się poszedł po tym wózie, bo to po wózie jeszcze wyłazi wszystko. I super. To co on był na kacu? Na kacu, tak? Że jak pijesz 3 tygodnie, to zaś ciebie wszystko wyłazi. To tyle pił? Prawie 4 bez paru dni. Ja idę do kuchni, bo muszę ziemniaki. Dobra, ja tam zerknę. Tak, muszę bym szale. Dobra. Bo ja nie mam dekielka do tego, wiesz? To nie masz? Nie mam dekielka, no nie ma w hurtowni. A. Do trygarków. Nie ma w hurtowni? No nie ma, no ale będę teraz sobie obrazić. Muszę widzieć, ale mi pada wyrożka. Na paluchy poparzę. Ja przez to odstrzedzam talerze, no bo nie mam. Ale ty szybko chodzisz, ja wiem. Szybko, bo wiesz, zaraz talerze się zleje. Będzie prawo. A co tu masz? Ziemniaki? No, ziemniaki. Zobacz, spadnę do środka i bym dostał. Zaraz idę. Dobra, tak. Żebyś się nie poparzył. Nie. Dobra. Tak, co ja mam tu? Widzę, tam mały stół mam. Ja bym na ławie, ale mi ławy szkoda. Chodź tam. Ale zaraz to przypiąłem. Co? No mam spokojnie. Ja chyba tyle nie wiem. No tyle nie. Ale pyrów masz dużo. No ja dużo wiem, bo chudy jestem. Nie wiem, gdzie wiele spożyłem. Ale to chyba dobrze, co? No dobrze. Ty bardzo energiczny jesteś, no, powiem. No bo żeby szybko chodzić. Ja szybko chodzę. Tak też... samo z rowerem szybko chodzę. No miałem wiele, że nie mam. Tam to musi trochę ostygnąć, bo to gorąco. No, zanim ja się ogarnę. A jak tu? Dobra, już idę z powrotem. Ale ty szybki jesteś. Teraz tyle i zawsze.
To trzeba drobno poduszyć, bo ja inaczej nie wiem. I musi być dużo sosu, wiesz? Wiesz, do popicia musi być coś. Bo tam to mi ciężko w tym zgarnąć. A będę jechał do Lidla kupić coś? Jakieś, jakiś sok chcesz? Coś? Sok? Mięso jakieś? Ja zobacz, ja to mam jeszcze. A może z kurczaka coś byś chciał? Ja pałki czy coś tam? Pałki byś... No. A co? Gadki pieniądze? Nie, no ja mam. Pałki? Ale... Ze dwie, no bo... Takie margaryny mam, olej też mam, bo mi manie dał. Ktoś ten olej, wiesz co? Jakiś wodnisty. Od niego zostałem ty. Ale od kogo to? Od Janusza? Od Janusza, przepraszam. To co on nie użył? Więc kupiłem za margarynę za złoty 99 netto i będę na margarynie. Wytapia się, co ty olej tak się nie wytapia. Jakiś rzadki, tylko olej kosztuje nie w kurczowni, no w sklepie 12 złotych, teraz patrzę. To mi szkoda, we 12 złotych. No tak. To wolę margarynę za złoty 99. Tam jedno okno jeszcze nic nie zdążyłem. A z prysznicem tak wygląda, kolejki są jak idziesz pod prysznic? Ja idę albo wcześniej, albo późno. Aha, to najlepiej no późno. Kupię dziewczyny się, nie? Aha. No nie, tak. Nie podglądujesz tam jednak? Nie, tam jest zamknięty. No wiesz, no, kule od czasu, kule od czasu do czasu trzeba wykąpać. Co? Jeszcze raz? Kury. Kurę. Kurę od czasu do czasu. Do czasu trzeba wykąpać, nie? No tak. No. Ja kura, tak? Kura. A ty jak kura, tak? No. Na razie teraz aż trochę ujął, wiesz? No bo leci. Ty, ale tego troszkę jest. Czekaj, niech to ciutka ci przestygnie, bo to za gorące jest. Ja mam taki spust i powiem... Wczoraj, przedwczoraj... Nie, bo miałem jeszcze cztery bułki, ale zjadłem pół jeszcze zostało. Bo mimo, że się skwalnie bułka, to ja sobie robię do mleka. Mleka nie mam też, ale bo wypiłem trochę. Aha. Tu mam jeszcze trochę kefiru. Do popicia. No, kefir to ten. A to jest z hurtowni 90 groszy. Z hurtowni 90 groszy. Ale zobacz, to jest nieruszone, co nie? Nie, no to trochę łykłem, nie? Ale kurde, tyle takich dobrych rzeczy w tej hurtowni leży, co nie? Niektóre to fajne. Dobre rzeczy. Niektóre to fajne rzeczy, co nie? No. Ja kupuję, bo to jest grosze. No tak. To kurenty nie mam, bo ten zmarł. Kto zmarł? Taki z wózkiem dziecięcym jeździł starszy gość. I on też hurtownię odwiedzał? I trzeba było się spieszyć, kto pierwszy, kto tak? Kto pierwszy, no. I teraz ma konkurencji, a nie mieliście tak, że mieliście podzielone rejony? Bo ja znałem taki w Poznaniu takich... Jeden na mnie patrzył, tu chodzi na te, a ja tu nie chodziłem, bo tu nie mieszkałem. To tu nie chodziłem za policję tutaj na te ulicy, a tam są cztery. Tam jest piątki, jest jadek ostrażony, jest szósty, tam gdzie było dużo puszek. I ten stanął i tak patrzy na mnie, wiesz, a znam go. Zawsze jesteśmy sobie mówili, nie? Tylko ja wchodzę na jego rejonie, tylko ja wychodzę 15 po 6, a on może 8, nie? To ja wszystko zdążę przerobić. Byłeś szybszy. Stanął i patrzył, co ja robię. Ani słowa, nie? Bo to jest wszyscy, każdy sobie może chodzić, nie? No tak, no pewnie. No przecież chyba kto pierwszy, ten lepszy, tak? No kto pierwszy, ten lepszy. A ja tak patrzę, się rozlało. A ty wcześniej wyjeżdżasz? 15 po. No, teraz tak się staram tego, bo jak jest ciemno, lekko ciemno na dworze, to tam jeszcze ciemniej. No to nie wiesz, widział, nie? A masz lampkę jakąś? Nie, nie masz. Masz lampkę jakąś? Niepotrzebne mi jest. Bo mam takie na... Mam takie na czoło lampkę. Nie chcesz? Powiedzmy, że mam z garem. Czemu z garem? Ja mam też. A co to taki ładny koszyczek masz? No to jest do kamerek kupiłem. Tutaj? Do kamerek, wiesz? Ale kamerki kupiłem normalnie, z 80 paska, a dwie kupiłem, bo jak dużo prania mam. A koszyczek też kupiłem. Wszystko sobie kupiłem. Proszek, aby dał mi manik, nie? No dobra, to zjedz sobie obiad. Wiem, no. Smacznego, Zbysiu. Bardzo dziękuję. Tak, bo ja tam jem, wiesz? Nie. Gdzie jesz? Tutaj? Tu, no. tu jest twoje posiedzisko no, do jedzenia? No to dobrze. Wielko, ja akceptuję wszystko, nie? Światełko sobie na wietrzu zapalam. O, wody teraz mam.
to mu starczy. Specjalnie będę wiedział z tymi nogami. Nie, no kupię i jak jutro przyjadę, to ci przywiozę, wiesz? A to tutaj rano? To dlatego no mów, ja co... ja mam 70 groszy na koncie, ja już nie zadzwonię, SMS-a. Mów, co potrzebujesz, więc będę to kupię, tak? Ja nie chcę za dużo, bo jak mi przyniesie te pałki, to ja muszę je usmażyć, bo się zepsują. No tak. Jak usmażone, to się nie zepsują, bo przed pracą rano... A jak wsadzisz tu do lodówki, to ktoś ci to zje? Tu nie ma lodówki. Tu, że nikt nie ma, tu nie ma takiej zbiorowej lodówki? Zbiorowej nie ma, każdy ma swoją. A. Oni mają swoją tu, a przecież nie powiem, co mogę do nich wsadzić, bo powiedzą mi, co mi wsadzić. No tak, Zbusiu. No więc ja nie chcę tam, ja tu po prostu jestem samowystarczalny. Samowystarczalny jesteś. Ja nikogo nie biorę. A tylko co? Biorę puszki od nich, bo jest dużo. Ten dywanik ci przekrzywiłem chyba, tak? To nie, to ja tam mam. To nie szkodzi? Tak już patrzyłem, gdzie ci dywan był taki większy, ale mam ten, to jest jego, właściciela. Duży, ładny dywan, ale mówię, co z tym? Nie mogę go wyrzucić, bo to jest właśnie... Nie, no to zwinąć i poduszko włóż. Nie, to ja bym włożył, tu są kanciapki różne ma. Takie, gdzie narzędzia są jakieś, aha, tam bym włożył, nie? No tak. Dobra, gdzie jest. No dobra, Zbyniu, to ja uciekam, no, ty sobie zjedz. Ja jutro będę do ciebie przyjeżdżał, nie powiem ci o czym, między 9 a 10 na pewno. No to zapukać. To śpi jeszcze? Znaczy, już nie śpię, ale możesz zapukać. Aha, zapukam. Mhm. Bo tam zawsze jadę u ciebie, patrzę, mało puszek też, mało piją. Mało piją? Kiedy było więcej, dzisiaj dwie puszki. Może ja mniej piję. Aha, z tym odkurzaczem by trzeba. A ten odkurzacz, tak jutro przyjedziesz między tymi za godzinami? Za drugim razem może, wtedy dzwonimy. To jutro go rozbierzemy, ten odkurzacz. Bo ja bym tam chrusnął koło ciebie, ale ktoś będzie tam stoją i ładnym powie, wiesz, garę mam, że czaskam odkurzacz. Aha. Bo chodzi o silnik, bo tak bym dostał groszy za niego. Aha. W piekarniku jest chyba, że ktoś buchnie. A rozumiem. No to co, Zbyś... Ale pełno wody jest na maszynce, jak padało. Nie ma odpływu tam nigdzie. Wiesz? No to zjedz obiadek, ale słuchaj, no to co, elo, co? Elo, żegnam, życzę wszystkim smacznego, no bo wszystko jest po obiadach. Ja tak późno z pracy dopiero przyjechałem. Bo no się musiałem duży zostać, bo nad godziny jakieś. Tak? Nad godziny? No. A tak to jestem o 11 w domu przeważnie. Czasem nawet prędzej. Szczęśliwy jesteś z nowego życia? No, szczęśliwy. Fajnie, fajnie. No jeszcze, żeby mi ten telewizor grał. Jutro będzie grał. No. Jak będzie trzeba dopłacić, to te 20 zł, czy 30 nawet. Jutro będzie grał. Bo ja pieniędzy ze sobą trzeba nie noszę. A co, boisz się, że cię obrobią? Nie. A co? Nie noszę, ja noszę, wiesz, że tu mam drobne. A dzisiaj sobie 30 zł odłożyłem. Aha. A jeszcze będę musiał, bo papier skończył talentowy jedną rolkę, bo biedący jestem duży. Mhm. Rolki 65. Nic więcej, bo no mówię, czy nie chcę za dużo chleb jem. Ja chociaż wyschnie to mleko, bo sam ją tak jest dobry do jedzenia. Nic więcej nie kupię, ale wiesz, z tym dosyć zawsze może, bo zapomnę wody wziąć z domu do picia. Też nie mam gdzie wody, bo koszyczek też jest zawalony towarem zawsze. No to kupię jaką małą traktera, kupiłem. No dobrze, no to fajnie. No to czyli sobie radzisz, czyli jutro... Jutro... Jutro się dzwonimy, albo zgadamy, bo ja mam mówić, może ja mam 70 groszy. A Maciek mówi, zadzwoń, mnie słuchaj, ty masz darmowe, Te dokumenty przyszły z tego ZUS-u. Co dalej teraz z tymi dokumentami? W pierwszy wtorek miesiąca trzeba na pokój 22 na zielony rynek. Aha. I oni ale tam pewnie jeszcze coś trzeba wypełnić, tak? Ja tam najpierw pójdę się zapytać, mhm, co potrzeba. Ale Leona mówiła, jak opieki, że wszystkie dokumenty jeszcze mi tam dała. Tu tam jest przerost, że nie potrzebuję, to. To jest najważniejsze. To są najważniejsze to papiery? Są najważniejsze. Ale też, są te ważne z Leszna, co? Tak, tak. I tutaj, bo tu jeden dzień byłem. Nie, nie tam. No, rozumiem. Bo mnie wieczorem zawiedzi do Leszna, nie? No. Także... No dobra, Zbysiu, no to elo. Elo, wszystkim życzę zdrowia. Jak najlepszego. Tylko zobacz na ten kabel, bo nie wiem, czy kulcowni mają. Sprawdzę. Ja mam na pewno. Ja nie wiedziałem, że telewizor będzie tam stał, nie? Nie wiedziałeś. Zaraz, jakby gdzieś daleko, to bym go nie przyjmił. No ale to fajny strzał ten telewizor. No, ale no może akurat dla. Może ktoś postawił tam, a kupił sobie większy na przykład, nie?
Bo słuchaj, nie są drogie telewizory w sumie. Ja dawno tam nie byłem, bo nie mam takiej potrzeby tam chodzić. Ale nie są drogie. Taki może kosztuje 500 albo 6. Taki mały. No dobra. A mi taki bez czasu, sobie. Elegancko, Zbysiu. Dobra. Elo, smacznego ci życzę. No, i siemanero. Siemanero. A nie wiem, co to siemanero, ale to tam dobra. Ja będę już jadł, wiesz? Dobrze. No bo... No. Jedz, Zbysiu, jedz. Nabieraj siły. Słuchaj, no to... Ty masz lodówkę w domu, nie? Tak. Nie wiem, ty kupisz te... Jak ty mówisz? No, pałki. No pałki, to tak no. Ty nazywałeś. Za dużo nie kupuj, bo to... No ja muszę to zaraz usmażyć, bo się czuję. No dobra, to elo. A tak nie potrzebuję nic, bo mówię ci, nie chcę magazynować. Bo jak otworzę, to muszę zjeść. Dobra, to ja uciekam, co nie? No. Hejo. No, no, no.